Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry czy dobry wieczór, w zależności od tego, jak w jakiej porze będziecie oglądać to nagranie też. Ja nazywam się Michał Gołoś, a dzisiejsza sesja jest na temat Snowflake'a, niekoniecznie od zera. Zakładam, że już gdzieś już coś słyszeliście, coś widzieliście, może byliście na pierwszej sesji. Tu drobne sprostowanie słów Huberta. Prezentował na Data Community Paweł Potasiński pierwszą sesję o Snowflake'u, taką wprowadzającą. Natomiast ja mam sesję na SQL Day'a, gdzie wszystkich bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Dzisiejsza sesja jest taki poziom 200, gdzie będziemy pokazywać troszeczkę więcej mięska, trochę mniej marketingu. Zobaczymy, jak to w bebechach wszystko wygląda. Tak jak mówiłem, nazywam się Michał Gołoś, obecnie pracuję w firmie Elite Mind. Tak, za mną jest właśnie to biuro. Pozdrawiam wszystkich. Na co dzień specjalizuję się w projektowaniu i implementacji rozwiązań hurtowni danych i procesów ETL. Jestem pasjonatem oraz szkoleniowcem takich rozwiązań bazodanowych, chmurowych też. Programuję w Transact SQL-u od wersji 2005 SQL Servera. W wolnych chwilach uwielbiam strojenie i optymalizację silników bazodanowych, chociaż tutaj w Snowflake'u niewiele tego trzeba robić. I na co dzień też aktywnie uczestniczę tutaj w społeczności Data Community i jestem prelegentem SQL Day. Prywatnie mąż i zabiegany tata dwójki dzieciaków, tak? Z poniedziałku na wtorek dostałem oznaczenie Data Hero w społeczności Snowflake, więc tutaj świeżynka taka, pierwszy tytuł, jeżeli chodzi o region Polski. Za te udziały i wystąpienia różne, tak? Okej, okay. Co to jest w ogóle Snowflake? Pokrótce troszeczkę musimy marketingu wrzucić i wyprostować wszystkim tą wiedzę. Ci, którzy nie słyszeli, nie wiedzieli o tym, więc Snowflake to jest platforma danych, to nie jest sama hurtownia, to już jest platforma danych. Obecnie scala w sobie też Data Lake'a, można Data Lake'a mieć po stronie Snowflake'a, nie trzeba używać zewnętrznych Data Lake'ów. Snowflake jest na trzech platformach chmurowych, AWS, Azure i Google Cloud Platform od niedawna. Mamy tutaj całą tą naszą hurtownię, moc obliczeniową i teraz obecnie w preview jest Data Exchange, w którym możemy to na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, West US przetestować, gdzie można wystawiać bądź też kupować albo pobierać od kogoś innego dane. Można na tym zarabiać, w ten sposób przeprocesować swoje dane, żeby na nich zarabiać, tak? Jak to wygląda w teorii? Snowflake to w centrum oczywiście baza danych, zaszyfrowana w trzech redundantnych kopiach. Dookoła jednej centralnej bazy danych mamy wiele klastrów obliczeniowych. Klastry obliczeniowe są w różnych rozmiarach, począwszy od XS do 4XL. Rozmiary koszulkowe, żeby było łatwiej to obsługiwać. I każdą z takich klastrów obliczeniowych możemy udostępniać innemu zespołowi, tak? Jeden z nich może być na przykład na procesy ETL, ELT, inny może być wykorzystywany dla na przykład sprzedaży i może być tutaj osobno zarządzany w innym zupełnie rozmiarze, tak? Mamy pełną integrację z wieloma narzędziami, jeżeli chodzi o Snowflake. Snowflake wystawia swoje drivery, więc tutaj po ODBC czy JDBC możemy się z nim połączyć. Osobno mamy też narzędzia typu Snowpipe, gdzie możemy reagować na zdarzenia. Jeżeli na przykład jakiś plik czy jakiś strumień ładuje nam do Data Lake'a, Snowpipe otrzymuje takie zdarzenie i może zareagować, na przykład ładować strumieniowo takie dane do Snowflake'a, tak? Więc tutaj obsługa streamingu też jest wykonana. Osobno możemy zrobić Data Warehouse dla Data Scientistów. Tutaj mamy też szerokie pole narzędzi. To, co się wyświetla na ekranie, to jest tylko część wybranych narzędzi.
warto poszukać, poczytać, jakie są inne. Tutaj nie będziemy się zagłębiać już w te sprawy. Jeżeli jakieś klastry obliczeniowe nie są nam potrzebne, to możemy je oczywiście wyłączyć i używać tylko tych, które są dla nas niezbędne, żeby nie generować sobie kosztów w chmurze. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na przykład data scientiści potrzebują większej mocy bądź też mniejszej, możemy skalować góra-dół takie klastry obliczeniowe i to skalowanie jest oczywiście online. Jeżeli jakiś inny dział potrzebuje większej liczby równoległych połączeń, więcej zapytań wysyłają, ale nie są one na tyle duże, to możemy skalować takiego Snowflake'a wszerz i dostawiać kolejne klastry obliczeniowe, które będą obsługiwać te zapytania. Maksymalnie do 10 takich klastrów możemy sobie tutaj ustawić w jednym obszarze. Jeżeli to jest za mało, oczywiście możemy kolejny stworzyć i jego też skalować do 10. Poza tym, że Snowflake jest bazą danych, oczywiście obsługuje też dane częściowo ustrukturyzowane. Tutaj możemy bezpośrednio też przełączyć dane z data lake'ów i wystawiać je jakimś zespołom. To niekoniecznie jest tak, że musimy te dane załadować do bazy danych i tam je przetworzyć i dopiero gdzieś wystawić. Równie dobrze możemy zrobić external table na Snowflake'u, który będzie wskazywał źródła do jakichś plików na data lake'u i wystawimy je jakimś odbiorcom naszym, tak? Będzie oczywiście to troszeczkę wolniej, bo nie będzie to zaindeksowane w Snowflake'u, w jego mechanizmach, ale jest też taka możliwość, tak? Oczywiście jest wsparcie dla całego obszaru DevOps, tutaj Zero Copy Cloning, w którym możemy sobie w ułamku sekund klonować obiekty łącznie z danymi. Taki zespół oczywiście na czas jakiegoś wdrożenia może sobie wyskalować taki klaster obliczeniowy, żeby wykonać swoją pracę. No i oczywiście mamy też dzielenie się naszymi danymi, możemy udostępniać, szerować takie dane naszym na przykład podwykonawcom czy partnerom finansowym, tak, z którymi chcemy współpracować. Tu jest dwukolorystycznie, ponieważ mamy dwa tryby szerowania danych. Jeżeli partner nasz ma też konto na Snowflake'u, możemy wyszerować mu jakąś część danych i on korzysta ze swojej mocy obliczeniowej i on za to płaci. Natomiast jeżeli ktoś nie ma konta Snowflake'owego i nie chce go mieć, to możemy wystawić to na koncie readera i wtedy my decydujemy, który klaster obliczeniowy będzie wykorzystywany, żeby nasz partner mógł z niego korzystać, tak? I wiele innych. Jak to wygląda w Azure? W Azure mamy też oczywiście tutaj pełne SSO już zaimplementowane, więc możemy się logować po Active Directory, co też za chwilę będę pokazywał. Jeżeli chodzi o procesy ETL czy ELT, no to mamy oczywiście tutaj ADF-a, Azure Data Factory, tak? I tutaj możemy też korzystać ze Snowpipe'ów, które będą z Data Lake'a pobierać te dane, bądź też z innych aplikacji. Wszystko to oczywiście może być, wszystkie klucze do połączeń i inne rzeczy wrażliwe mogą być przechowywane w Azure Key Vault. Natomiast jeżeli chodzi o wizualizację, oczywiście tutaj jedynym słusznym jest Power BI. A jeżeli chodzi o obszar data science, no to jest Databricks, tak, któremu możemy wystawiać takie pliki nawet bezpośrednio, tak, z Data Lake'a. Okej, okay. Dzisiaj skupimy się na w sumie 6 takich hasłach, którymi Snowflake się bardzo chwali, czyli kompletna baza SQL, zerowe zarządzanie, no powiedzmy, że blisko zera, wszystkie dane, wszyscy użytkownicy w jednym miejscu, szerowanie, o którym już troszeczkę tutaj powiedziałem i zobaczymy, jak to jest z tym płaceniem za użycie i z tym skalowaniem całym. Pierwsze demo, kompletna baza SQL. Przełączymy się na Snowflake'a. Jak widzimy, jest logowanie po Active Directory. Instrukcja jest dosyć prosta, w 5 minut można podłączyć do Azure'a. OK. Przełączymy rolę.
Super. Nie będę już wchodził w szczegóły, jak to wygląda ze strony interfejsu. Zakładam, że na pierwszych jakichś spotkaniach albo ktoś już coś próbował, już coś tam mniej więcej wie. Mamy bazy danych oczywiście i tutaj mamy warehouse, czyli te klastry obliczeniowe. My dzisiaj będziemy pracować na warehouse, który się nazywa DemoWH. Obecnie jest w rozmiarze XS i ma tutaj możliwość skalowania się od 1 do 5. Jeżeli chodzi o automatyczne zatrzymywanie, jest po minucie, więc będziemy mogli tutaj obserwować to, jak to wygląda. Z poziomu interfejsu, taka ciekawostka, nie da się ustawić tej minuty. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o skalowanie, minimum 5 minut. Natomiast jeżeli zeskryptujemy sobie i będziemy ustawiać to z poziomu kodu SQL, to możemy ustawić nawet jednosekundowe usypianie. Trzeba to oczywiście wyważyć, ponieważ jeżeli zatrzymujemy warehouse, to Snowflake nie gwarantuje tego, że utrzyma cache, który tak tutaj bardzo dużo oczywiście daje. Przeważnie jest tak, że nawet po godzinie czy po dwóch, jeżeli przywracamy sobie warehouse do użytku, ten cache jeszcze jest, ale Snowflake tego nie gwarantuje. To jest w puli, on za każdym razem, kiedy przywracamy taki klaster, stara się przypisać nam ten, który ostatnio mieliśmy, tak? Natomiast jeżeli ktoś inny go zabrał z puli, to wtedy ten cache jest wyczyszczony i będziemy ponownie go ładować, więc trzeba wyważyć sobie to oczywiście, czy wolimy mniej płacić i ryzykujemy tym zwalnianiem cache'u i ładowaniem go ponownie, czy jednak może zeskalujemy sobie ten klaster na niższy poziom i będziemy ten cache sobie jednak tam trzymać, tak? OK, ustawimy sobie rolę i warehouse, kontekst naszych zapytań wszystkich. Tutaj mamy zeskryptowane. Większe. OK. Mamy zeskryptowane polecenie właśnie do skalowania, do zmiany takiego warehouse'u. Ustawimy sobie tutaj ten rozmiar XS i 1 minutę. Wyłączę na chwilę cache'owanie w tej sesji. Punktem jest pełna baza SQL-owa. Oczywiście Snowflake implementuje standardy ANSI SQL-a, więc tutaj każdy, kto programuje w SQL-u, szybko się odnajdzie. Próg wejścia jest bardzo niski. Mamy tutaj pełny standard w odróżnieniu do innych rozwiązań. Oczywiście zrobimy sobie counta na takiej tabeli, której będziemy tutaj używać. Mamy tutaj 150 milionów rekordów i możemy zaobserwować, że cache tutaj metadanych działa. Nasz warehouse cały czas jest zatrzymany, nie wykonał się, nie włączył się i wyciągnęliśmy te dane z metadanych. Mamy też prosty select, który formatuje potem sobie takie coś, ale tu jeżeli już formatujemy coś, potrzebujemy jakiejś mocy obliczeniowej, oczywiście to nasz warehouse się uruchomi. Już zaczynamy wtedy za niego płacić, tak? Możemy go wyłączyć sobie w każdej chwili też oczywiście z kodu i włączymy sobie już cache. OK, jeżeli chodzi o sam SQL i programowanie w nim, wygląda on prawie tak samo jak Transact SQL. Ostatnio nawet to, co narzekali programiści Transact SQL-a, to że był tylko limit, nie było topa. Obecnie od kilku tygodni Snowflake w jednym z wdrożeń dorzucił też klauzulę top, więc możemy też używać klauzuli top, taki pokłon w stronę programistów Transact SQL-a, tak? Jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane zapytania, to tydzień temu tak na naszym spotkaniu drugim online było pytanie takie sprawdzające właśnie, czy Synapse obsługuje funkcje okienkowe, to jest taki wyznacznik, czy hurtownia już naprawdę obsługuje SQL-a, więc Snowflake oczywiście tak, obsługuje też funkcje okienkowe, nawet ma ich trochę więcej niż sam Transact SQL. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że twórcy Snowflake'a to byli programiści, architekci Oracle'a, więc dużo tutaj jest też rozwiązań takich bardziej oraklowych. Mam tutaj przykład jednego takiego zapytania, gdzie mamy użyte funkcje okienkowe, jedna bez partycjonowania, druga z partycjonowaniem. Możemy sobie wykonać takie zapytanie.
Nawet z cache'a poszło, więc nie włączyło tutaj tego wszystkiego. Jak widzimy, funkcje okienkowe działają. Ciekawostką w odróżnieniu od Transact SQL-a, jakim jest, możemy sobie na przykład w Łerze już używać aliasów, których użyliśmy w klauzuli select, tak? Więc tutaj sobie weźmy na przykład 1905.101 i jak widzimy, odwołujemy się do klauzuli rok i mamy wynik. Jest filtrowane też już po tych aliasach, tak? To nie wszystko, bo możemy w samym selekcie też już używać tych aliasów. Zróbmy sobie tutaj może jakieś kastowanie i użyjemy sobie tej kolumny. Musimy mieć format bardziej czytelny. Sformatowana. Jak widzimy, używanie aliasów innych kolumn jest też możliwe w samej klauzuli już select. To nie wszystko, bo Snowflake też dorzucił klauzulę qualify, gdzie możemy sobie filtrować już też, to działa podobnie do klauzuli having, możemy filtrować sobie nasze zapytanie na funkcjach tych okienkowych bezpośrednio już w tym samym zapytaniu, czyli już nie musimy robić takich zapytań CT, które będą to wszystko opakowywać, żeby można było odfiltrować na przykład row number, gdzie równa się 1. Tak? Tutaj już takich rzeczy nie mamy, przefiltrujemy sobie to bezpośrednio w tym jednym zapytaniu, więc już dużo mniej kodowania jest dzięki temu, tak. Więc na pytanie, czy Snowflake implementuje SQL-a, oczywiście tak, standardy ANSI tutaj, plus oczywiście rozszerza je o własne różne możliwości. Dalej jeszcze będę pokazywał inne zapytania, więc zobaczymy, jak to dalej wygląda. Zero Management to też jest hasło takie słynne, które Snowflake tutaj rozpowszechnia. Oczywiście zero nie może być, bo musimy przynajmniej stworzyć użytkowników i nadać im jakieś uprawnienia. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Mamy bazy danych. Wewnątrz baz danych naszych mamy schematy, a w nich mamy poumieszczane tabele i widoki. Jeżeli chodzi o tabele, poza tym, że ją tworzymy i ładujemy do niej dane, to nie mamy tutaj żadnych indeksów, statystyk, partycjonowania, czy też wyboru jakiejś dystrybucji, zastanawiania się, jaką wybrać, żeby było najoptymalniej. Tym wszystkim zajmuje się już sam Snowflake. On tutaj ma odpowiednie algorytmy, które to rozpatrują, badają i wiedzą, jak ułożyć to w swoich partycjach wewnętrznie. Tak? Oczywiście przechowywanie to jest partycjonowanie, przechowywanie jest w partycjach po 16 MB skompresowanych danych, indeksy kolumnowe, więc tutaj żadnego takiego rocket science nie ma, z tym, że Snowflake już o to wszystko sam dba za nas, więc nie musimy się tym martwić. Tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o integrację z Data Lake'iem, mamy tutaj jeszcze stage'e, możemy sobie połączyć tutaj wiele stage'y, to nie jest tak, że jeżeli wybraliśmy Snowflake'a na chmurze na przykład ażurowej, to nie możemy się łączyć z jakimiś innymi Data Lake'ami. Tutaj mam przykład taki, gdzie jeden Data Lake leży na AWS-ie, na S3, natomiast drugi jest na Azure Data Lake 2, tak? Poza zarządzaniem, tworzeniem takich tabel, ładowaniem, możemy oczywiście jeszcze też je klonować. Mamy tutaj zapytanie, mam taką, powiedzmy, umówmy się, produkcyjną bazę Citibike, w której przechowuję wypożyczenia rowerów z Nowego Jorku. To są prawdziwe dane. Tutaj mamy trochę ponad 61 milionów rekordów, 1,6 giga danych.
zrobimy sobie takiego klona w naszej bazie DC3 demo, tak? OK. 1,6 sekundy wykonane. Możemy sobie sprawdzić, czy te dane są. Jakiś limit 100 pokazuje nam, że dane już są. Mamy je u siebie, tak? Co jeszcze możemy z zarządzania obejrzeć sobie? Jeżeli wybierzemy sobie klauzulę show tables, zobaczymy tutaj kolumny techniczne i z naszych dwóch tabelek faktycznie mamy tą naszą TRIPS, 61 milionów rekordów, 1,6 giga tutaj w bajtach, ale mamy kolumnę cluster by, czyli tu już nam coś tutaj sugeruje, że można to jednak chyba jakoś klastrować. Oraz jest kolumna change tracking, jest wyłączony, ale to oznaczyłoby, że można by było używać change trackingu, co pokażę oczywiście dalej. Klastrowanie. Jest taka możliwość. Snowflake udostępnia ewentualną możliwość reklasteryzacji naszej tabeli. Jeżeli wydajność nam się nie podoba w Snowflake'u połączeń, uważamy, że mógłby być lepszy klucz klasteryzacji danej tabeli, to możemy to wymusić jakby na Snowflake'u. Tu uwaga, bo co jakiś czas, co kilka dni będzie on musiał to sobie jakby reindeksować, przebudowywać sobie ten swój klaster i do tego będzie wykorzystywał moc obliczeniową, więc parę eurocentów będzie zjadał z naszej subskrypcji, żeby tą reklasteryzację utrzymywać. Jeżeli utrzymujemy ją automatyczną, za to nie płacimy wtedy, tak? Więc jeżeli chcemy zreklasteryzować taką tabelę, wykorzystujemy alter table, cluster by i podajemy kolumny, po jakich powinna być klasteryzacja wykonana. Jak sobie tutaj odpytamy, to widzimy, że nasza nowa tabelka, która w sumie jest klonem, jest tutaj klastrowana już inaczej, tak? Żeby ewentualnie usunąć taką klasteryzację, bo jednak wydajność jest jeszcze gorsza niż myśleliśmy, że mogłaby być. Jednak to, co wymyślał sam Snowflake, było dobre i wolimy do tego wrócić, to wystarczy zdropować klucz klastrujący na takiej tabeli, tak? Już go nie mamy. Poza klonowaniem, reklasteryzacją mamy oczywiście time travel, tutaj też bardzo już sławny, jeżeli chodzi o Snowflake. Możemy podróżować w czasie, jeżeli chodzi o standardową edycję Snowflake'a, to jest jeden dzień, jeżeli chodzi o Enterprise, to jest 90 dni wstecz, tak? Podróży w przód jeszcze nikt nie wymyślił, więc tutaj nie wymagamy tego od Snowflake'a. I wyobraźmy sobie taki scenariusz, mamy jakieś super, hiper ważne zapytanie raportujące 10 naszych najlepszych stacji wypożyczeń rowerów i zatrudniliśmy niedawno w naszym zespole juniora, który oczywiście od razu nam te dane popsuł, zmienił nazwy stacji wypożyczeń, co oczywiście biznes od razu zauważył. To, co się teraz dzieje w tle, to materializacja tego klona, bo klonowanie to jest tylko przepisanie metadanych. Tworzymy nową tabelę, jest przepisane metadane do tego, że dane pochodzą z jakiejś innej tabeli, ale w tym momencie modyfikujemy je, więc musimy je rozdzielić od tego źródłowych danych. To powstają nowe dane, więc Snowflake musiał je zmaterializować, tak? Więc tutaj to trwało już prawie 23 sekundy, 61 milionów rekordów zmodyfikowane. I teraz jak nasz biznes raportuje, to niestety nie widzi tych stacji, które tutaj były, widzi tylko jakąś stację OPS. W tradycyjnych rozwiązaniach oczywiście teraz powinniśmy restorować jakiś backup, o ile go mamy, szukać tą tabelę, przekopiować z jednej bazy do drugiej i to ewentualnie jakoś scalać. Snowflake ma time travel, więc zaglądamy do dokumentacji, mamy tutaj powiedziane, że możemy sobie robić wyciągać dane, selektować je na jakiś punkt w czasie albo jakiś offset, bądź też przed jakimś konkretnym zapytaniem. Więc zobaczmy w historii sobie to nasze zapytanie. Spróbujemy je złapać. Jest nieszczęsny update.
Kopiuję sobie query ID. Gdybyśmy użyli time travel i powiedzieli mu, żeby nam pokazał tą tabelę przed wykonaniem tego nieszczęsnego zapytania, to dane by były poprawne, tak? Czyli możemy tego użyć. Czyli moglibyśmy już wyciągnąć tutaj dane, nie wiem, ewentualnie utworzyć jakąś tabelę i przerzucić te dane tam, potem ewentualnie scalać. Ale też nie trzeba tego, bo Snowflake wyszedł tutaj nam naprzeciw i możemy użyć klauzuli create table as select, która też oczywiście jest, i w połączeniu z time travel powiedzieć, żeby nam utworzył tabelę TRIPS z tabeli TRIPS, która była na tamten punkt w czasie. Tak? Tutaj już trochę może zaczynać boleć głowa, ale tak można zrobić. I zanim zagotowała się nam woda na kawę, przy obsłudze tej awarii będziemy mieli już te dane odzyskane. W tym momencie też jest modyfikacja tych 61 miliona rekordów, więc to też troszeczkę trwa. I teraz jak biznes już sobie będzie to raportował, to widzimy, że dane z powrotem są OK. Nasz junior niestety na tym nie poprzestał, bo następne zadanie, które wykonywał, przydarzyło mu się usunięcie takiej tabeli. Więc biznes, zanim doszedł na górę, już się zorientował, że dalej są problemy i schodzi z powrotem do nas. Faktycznie tej tabeli nie ma, więc mamy błąd. Co możemy zrobić? Oczywiście użyć funkcji undrop, która też używa tutaj time travel, i odzyskać taką tabelę. Teraz odzyskiwanie takich danych to są sekundy, a nie godziny, czy nawet kiedyś dni, tak, żeby odzyskać duże bazy. I momentalnie te nasze dane tutaj się znajdują. Ale teraz zapytacie pewnie, co by się stało, gdyby nadpisał tą tabelę, tak? Oczywiście Snowflake to przewidział. Spróbujmy zasymulować coś takiego. Nasz junior kasuje tą tabelę i tworzy własną. Możemy sobie selecta zrobić z tej tabeli. Faktycznie jest jedna kolumna o nazwie UPS. Nie ma nic więcej tutaj, tak? Zorientował się, że popełnił gafę i dodatkowo utrudnia nam jeszcze zadanie, usuwa też tą tabelę. Gdybyśmy mieli dwie usunięte pod tą samą nazwą, tak? Jeżeli chodzi o Andropa w Snowflake'u, działa on na zasadzie sterty, czyli jeżeli zrobimy teraz Androp takiej tabeli, wyświetlimy sobie zawartość jej, to zobaczymy, że jest to tabela UPS, czyli ostatnio usunięta. Teraz to, co możemy zrobić, to na przykład zmienić nazwę tej tabeli na jakąś inną i zrobić ponownie andropa tej tabeli, żeby dobrać się do poziomu niżej, do kolejnego andropa, i mamy tutaj naszą oryginalną tabelę odzyskaną. Na koniec możemy tylko wyczyścić tą hańbę naszego juniora. Od razu mówię, nie mam nic do juniorów, taki scenariusz sobie wymyśliłem na cele tej prezentacji, tak? OK. Wspominałem o change trackingu. Faktycznie Snowflake też implementuje change tracking czy change data capture, żeby pokazać wam, jak wygląda ten change tracking. Utworzymy sobie tutaj taką tabelę dość prostą, ale umówmy się, że to jest jakaś nasza tabela taka z bardzo ważnymi danymi. Będzie miała jedną kolumnę integerową, tak? Mamy utworzoną. Na razie jest pusta. Wstawimy sobie tutaj jeden rekord, żeby zobaczyć potem, jak to będzie działało bez jeszcze change trackingu. I teraz, jeżeli chodzi o włączanie change trackingu, w Snowflake'u nazywa się to stream. Czyli tworzymy sobie stream, podajemy go nazwę i mówimy, na jakiej tabeli on powinien być utworzony. Tak. Możemy sobie obejrzeć teraz nasze tabele w bazie danych, jakie są. Widzimy, że jest nowa tabela CDC test i ma włączony change tracking, tak? Więc możemy sobie to obejrzeć. Możemy też obejrzeć sobie streamy nasze. Tutaj mamy informację o tym, pod jaką nazwą jest stream i dla jakiej tabeli jest utworzony, tak? Jakiego typu też. Więc możemy tutaj
Są dwa tryby, defaultowy i append, gdzie możemy tylko inserty na przykład monitorować. Tak? Zobaczmy, jak to wygląda. Wstawimy sobie troszeczkę danych pojedynczo, żebyśmy mieli osobne transakcje. OK, zobaczmy, jak to wygląda w naszym streamie. Streamy to są też tabele, więc normalnie odpytujemy je zwykłym SQL-em. Tak? Mamy informację o tym, że zostały wstawione rekordy 2, 3, 4, 5, 6. Jedynki nie ma, ponieważ change tracking włączyłem dopiero po jej wstawieniu, tak? Więc on nie monitorował tego rekordu. OK, a modyfikacja? Zmienimy ten pierwszy rekord i zobaczymy, co change tracking na to. Mamy informację o tym, że pierwszy rekord został usunięty, a wstawiony został 11. Tutaj jest flaga jeszcze, czy to był update. Oczywiście to był update. I jak widzimy, te istniejące dane też są już monitorowane. Od tego momentu, kiedy utworzyliśmy takiego streama na tabeli, wszystko, co było w tej tabeli, też jest już monitorowane, każda zmiana. Tak? A co z usunięciem? Jeżeli usuniemy takie dane, tutaj gdyby był konkurs, teraz Hubert, to bym zadał pytanie. Nie ma niestety, więc od razu odsłaniam karty. Mamy informację o tym, że pierwszy rekord został usunięty, drugi, trzeci, czwarty wstawiony, o piątym nie ma słowa i mamy szósty i jedenasty. Tak? Dlaczego tak? Ponieważ change tracking w Snowflake'u też podobnie działa jak change tracking w SQL serwerze. Jest to efektywny stan tego, co powinniśmy zrobić, to jest ta nasza delta, co powinniśmy zrobić, żeby dogonić ten stan z poprzedniej konsumpcji change trackingu. Tak? A jak skonsumować taki change tracking? Nic prostszego, utwórzmy sobie jakąś tabelkę, gdzie będziemy przerzucać sobie już te dane. Przerzucę sobie te nasze dane oraz jaka to była aktywność, jakiś identyfikator tego wiersza i czy to był update. I robimy insert do tej naszej tabelki z naszego change trackingu, z naszego streama. Jak zrobimy sobie taki insert, przerzuciliśmy sobie 6 rekordów i jak zajrzymy sobie do streama, stream już jest pusty. Nastąpiła konsumpcja i te dane zostały spożytkowane. Oczywiście w procesach ETL-owych, które będą przyjmować takie dane, będą monitorować tutaj konsumpcja tych danych ze strumienia, ze streama, powinna być w jakiejś obudowanej transakcji, tak? Jeżeli coś się nie powiedzie, to rollback powinien zwrócić te dane z powrotem do naszej tabeli streamu. Natomiast nie jest to też jakiś tam problem, jeżeli się nie uda tego, bo możemy oczywiście wykorzystać klonowanie i time travel i cofnąć się w naszej tabeli ze streamem do tego czasu, kiedy sprzed naszego konsumpcji, tak? I zobaczyć, jak to tam wyglądało. Więc tutaj nie ma większych problemów. OK, zanim przejdziemy dalej, może jakieś pytania się pojawiły, tak? Mamy pytania. Słucham. Jak wygląda patchowanie i aktualizacja w wersji Snowflake'a? To jest pierwsze pytanie, a drugie dotyczy operatora TOP. Czy on jest dostępny na wszystkich dystrybucjach? OK, zaczniemy od TOP. Z TOPem, z tego co pamiętam, ale tutaj nie dam sobie włosów obciąć, jest już dostępny wszędzie, to już jest chyba, to już nie jest w preview. Z taką różnicą, że jeżeli chodzi o operator TOP, ja tu użyłem małego triku. W Snowflake'u niestety nie można opakować cyfry w nawiasy, w przeciwieństwie do Transact SQL-a. Tutaj niestety nawiasów nie rozpoznaję i z tego co pamiętam, TOP już jest chyba dostępny wszędzie, więc tutaj nie powinno być z tym problemów. Jeżeli chodzi o patchowanie, Snowflake jest tutaj dwa razy szybszy od Microsoftu. Patchowania są mniej więcej raz na 2 tygodnie, chyba że są jakieś krytyczne, to potrafią coś częściej, natomiast średnio wdrożenia są co 2 tygodnie.
Można sobie zasubskrybować ich release'y i otrzymywać co dwa tygodnie informacje o tym, co się zmienia. Tak? Więc zachęcam do śledzenia tych zmian, bo dużo jest wprowadzanych różnych nowości. Jeszcze mamy jakieś pytanka? Tak. Czy reużycie aliasu na poziomie select działa w przypadku funkcji niedeterministycznych? Na przykład select random as call i druga kolumna to jest call 2, która jest równa call plus 1. I drugie pytanie, czy można wykonać time travel, ale po nadpisaniu tabeli create or replace table? Okej. Drugie, jeżeli chodzi o replace'a, tak, też można dalej na niej sobie chodzić. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje niedeterministyczne, powiem szczerze, że nie próbowałem. Podejrzewam, że tak, natomiast nie próbowałem. To jest dobre zadanie na posesji, żeby sobie sprawdzić. Zachęcam też do pobawienia się Snowflake'iem, jest za darmo. Można sobie na 30 dni założyć konto i mamy tam do dyspozycji $400, 100 kredytów Snowflake'owych, tak żeby się tym pobawić, więc zapraszam, żeby się tego pouczyć troszeczkę, tak? Czy mamy jeszcze jakieś pytanko? Nie, nie mamy żadnych pytań. Okej. Dobra. Wszystkie nasze dane. Zobaczmy sobie też, jak to wygląda na demo. Tak jak mówiłem, to jest platforma danych, więc tutaj mamy też dostęp do data lake'ów, ale też możemy używać danych częściowo ustrukturyzowanych. Tutaj mam przykład takiego zapytania. Mamy tabelę, gdzie przechowujemy, pokażę tutaj. Snowflake ma specjalny typ dla przechowywania takich danych częściowo ustrukturyzowanych, nazywa się wariant. Tutaj mam w tabeli kolumnę V, w której przechowuję właśnie sobie takie dane zapisane w postaci JSON-a. Jak taki JSON wygląda? Jest dość skomplikowany. To jest jaka była pogoda w Nowym Jorku na jakiś punkt w czasie. Mamy tutaj zagnieżdżone te JSONy, więc jest tutaj trochę zabawy. Jak wygląda zapytanie do takiego JSONa? Odpytujemy kolumnę naszą V, podajemy potem jakiś znacznik, na przykład wind. Jeżeli schodzimy poziom niżej, to po kropce podajemy kolejną nazwę tego znacznika, tak? I możemy sobie to aliasować. Jeżeli chodzi o wyciąganie danych jakichś tekstowych na przykład, tak? No to patrząc tutaj po JSON-ie, one są wszystkie opakowane w cudzysłów, żeby to ewentualnie zrzutować, możemy po podwójnym dwukropku zrzutować to na jakiś typ i potem ewentualnie dać jakiś alias do tego. Podobnie jest, jeżeli chodzi o czas. Tutaj w tym przypadku czas w tym JSON-ie jest zapisywany w postaci liczbowej, timestampa, gdzieś tu chyba na dole. Tak jest przechowywany, więc możemy też z takich typów tekstowych, z takich JSON-ów też rzutować to na timestamp. A jeżeli mamy w naszym JSON-ie zbiór obiektów, mamy tablicę jakąś, tak, to odwołujemy się w ten sposób, że podajemy nazwę znacznika oraz wystąpienie w tej tablicy, które chcemy pobrać i potem możemy schodzić ewentualnie niżej i też rzutować. Zobaczmy, czy to nam zadziała. Bach, mamy. I w tym momencie odpytujemy dane JSON-owe. W ten sam sposób możemy też odpytywać jakieś dane już bezpośrednio z data lake'a, z jakichś plików, wystawić jakiś widok tutaj i nie musimy się już martwić o formatowanie tego, ale jak widzimy, jest wyciąganie danych JSON-owych czy XML jest już dużo, dużo prostsze niż w innych silnikach, tak? Wspominałem o tym, że w bazie danych mam zdefiniowane, przypięte dwa data lake'i. Tutaj mogę się do nich odwołać. Pierwszy jest pusty, to jest data lake, który leży na Azurze oraz ten na S3 z danymi właśnie, z których ładowana była
tabela TRIPS i tutaj mamy trochę plików w postaci CSV skompresowanych GZIP-em oczywiście, bo taki jest teraz trend na świecie, bądź też ewentualnie jakieś formaty AVRO, Parquet czy ORC, które oczywiście Snowflake też obsługuje tutaj. I jak widzimy, możemy sobie w jednych zapytaniach, w jednych transakcjach łączyć sobie takie data lake'i, przerzucać sobie dane z jednego do drugiego, przeliczyć jakieś agregaty, wykonać, tak, i na przykład wystawić te dane z powrotem na storage taki, żeby na przykład udostępnić Databricksom, tak, wynik naszych czyszczeń na przykład, czy jakichś innych operacji. Jak zapisać takie dane do Data Lake'a? Mamy tutaj klauzulę copy into. To sama jest, jeżeli chcemy pobierać dane oczywiście z Data Lake'a do nas, tylko odwrotnie zapisujemy, tak, mówimy, że chcemy kopiować do tabeli z naszego Data Lake'a. Tutaj będziemy zapisywać to akurat w postaci CSV-a do naszego Data Lake'a. Uruchommy to. S1, 6 giga danych, więc chwilkę nam się tutaj zajdzie. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy w żaden sposób formatowania tych plików, to domyślnie w tym momencie Snowflake wykorzystuje wszystkie moce, jakie ma na danym warehouse, tak? Najmniejszy warehouse ma 8 wątków, więc w tym momencie równolegle wystawia po 8 takich plików. On sobie to dzieli na paczki. Takie pliki mają po 16 MB skompresowanych danych, jeżeli dopuściliśmy tutaj kompresję, tak? Więc w tym momencie on zapisuje sobie kilkaset takich plików na naszym blobie i za chwilę będziemy mogli sobie to wyświetlić. Jeżeli nie chcemy, żeby nasz Snowflake zapisywał w tej postaci, wolimy to, żeby to było w jednym pliku, możemy oczywiście zdefiniować formatowanie po swojemu, powiedzieć mu, czy ma być kompresowane, czy nie, czy ma być to pojedynczy plik na przykład, czy z nagłówkiem i jaki jest maksymalny na przykład rozmiar pliku. Tutaj uwaga, maksymalnie można wpisać 250 mega, więc raczej i tak przy większych danych trzeba rozważyć to, żeby było to dzielone na pliki, tak? Im więcej jest tych plików, tym szybciej Snowflake też będzie mógł to oczywiście obsłużyć. No, rekomendowane jest te 16 mega, bo też takie paczki ma. Widzimy, że wyrzucił 61 milionów rekordów. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda na naszym blobie. Mamy pozrzucane. Nazwy plików są odpowiednio dodawane są cyfry, jest kompresja, tak? Tu już nie będę zapuszczał może tego zapytania, bo do jednego pliku to będzie się kręciło jeszcze dłużej, bo będzie w jednym wątku, ale jeżeli ktoś potrzebuje w ten sposób, to też można, tak? OK. Podsumowując, możemy kopiować sobie dane z naszej tabeli na Data Lake'a, oczywiście też w drugą stronę z Data Lake'a możemy kopiować sobie do naszego Snowflake'a, pobierać dane. Taki jest trend obecnie, że głównie w tą stronę są pobierane dane, zrzucane, jeżeli mamy jakieś hurtownie czy jakieś inne systemy źródłowe on-premowo, to zawsze najpierw przechodzimy przez Data Lake'a, żeby zasilać potem już różne usługi w chmurze, tak? Jeżeli chodzi o formatowanie, mamy tutaj obsługiwane wiele typów. Tutaj drobna uwaga, jeżeli chodzi o zapisywanie z powrotem na Data Lake'a, są obsługiwane na razie tylko te trzy typy. Możemy zintegrować to, taki stage też już w tym momencie z Azure'em, z Active Directory, więc nawet nie trzeba już tych tokenów SAS-owych umieszczać w definicji. To już też troszeczkę się pozmieniało. Mamy obsługę częściowo ustrukturyzowanych danych. Tutaj możemy spokojnie sobie operować na JSON-ach, XML-ach, ORC, AVRO i Parquet. Tak jak wspominałem, jest specjalny typ wariant. Tutaj maksymalnie 16 MB na
pojedynczy taki rekord na krotkę, tak więc trzeba też uważać, oczywiście skompresowanych danych. No i mamy dodatkowe funkcje, które nam pomagają przy szatkowaniu tych danych, dobieraniu się do nich, tak? Więc tu zachęcam do obejrzenia, do przejrzenia dokumentacji, ewentualnie zapoznania się z tymi rzeczami. Jeżeli chodzi o wszystkich użytkowników, dzięki temu, że możemy integrować data lake'i, wystawiać je innym, nawet nie materializując tych danych w Snowflake'u, operować na różnych typach danych, możemy oczywiście więcej naszych użytkowników spiąć do naszej hurtowni. Możemy też udostępniać te dane dalej, tak? Więc tutaj to hasło też faktycznie ma jakiś sens. Zobaczmy, jak to tutaj wyglądało na tych pierwszych slajdach. Możemy data scientistów na przykład podłączyć do naszej bazy, nie muszą siedzieć już na jakichś innych swoich rozwiązaniach, tak, nie muszą mieć specjalnych data lake'ów do takich rozwiązań. Tak jak mówiłem, możemy zewnętrznie wystawić nasze dane dla jakichś partnerów. Zespół DevOps też oczywiście może na nich operować. Tutaj to już temat raczej na jakąś inną sesję, jeżeli chodzi o Continue Integration, Continue Delivery. Może taką w przyszłości zrobię, jeżeli będzie zainteresowanie. I mogą też spokojnie używać tutaj i kontrolować ten development, tak? Przy szerowaniu danych mamy to oczywiście wszystko pozabezpieczane, to my kontrolujemy, co chcemy wystawić klientom czy konsumentom tych danych, czy decydujemy się na wystawienie całej bazy danych, czy jakieś schemy, czy ewentualnie jakichś widoków. Tutaj Snowflake też przychodzi z pomocą, są specjalne zabezpieczone widoki, w których możemy sprawdzać kontekst użytkownika. Możemy stworzyć sobie jakąś tabelę security, w której będziemy zapisywać, kto do czego ma dostęp, czyli taki RLS też po stronie Snowflake'a można też tutaj zrobić. Tak? Mamy taką możliwość sprawdzania i wystawiania tego w Secure View na takich właśnie zasadach. Dodatkowo Secure View jest tak skonstruowane, że odbiorca tego widoku nie jest w stanie zajrzeć w bebechy, w mięsko tego widoku i dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jak my to posklejaliśmy, jak zapisaliśmy to nasze zapytanie, tak? Więc mamy tutaj pełne ukrycie, tak? Inny przykład szerowania danych, właśnie tak jak wspominałem, możemy decydować o tym, czy jakąś tabelę ukryjemy, jednak nie pokażemy jej i możemy szerować to pod różnymi nazwami u klienta. OK, i ostatni punkt, który mamy, to płacimy za to, co używamy. I tutaj w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, które miałem też, trudno powiedzieć przyjemność, ale miałem okazję testować i bawić się, Snowflake jest najbliższy prawdy, jeżeli chodzi o to hasło. Faktycznie płacimy za moc obliczeniową oraz storage, który zajmujemy, tak? Są jakieś drobne, jakieś mniejsze opłaty, jak na przykład reklasteryzacja, jeżeli zmuszamy ich silnik do innej pracy niż oni są przyzwyczajeni, no to jakieś dodatkowe eurocenty musimy tutaj zapłacić. Natomiast główny koszt to jest moc obliczeniowa oraz ten storage, tak? Storage możemy tutaj też kontrolować, ograniczając ewentualnie time travel, tak? Nie musimy zawsze przechowywać 90 dni wstecz. Możemy oczywiście przy definiowaniu tabeli powiedzieć, żeby ten time travel na przykład był 30 dni, tak? No bo te dane wszystkie, które się zmieniają, a historia ich musi oczywiście tutaj zostać. Zanim pokażę, jak działa to skalowanie w górę, w dół, w szerz, może są jakieś pytania? Nie, nie mam żadnych pytań. To dobrze świadczy. Albo źle, albo wszyscy zasnęli, albo wszystko dobrze tłumaczę. OK, przejdźmy w takim razie do demo. Zobaczmy, jak to wygląda. Ustawimy sobie naszą hurtownię na poziomie medium i tutaj mamy to
tą konfigurację usypiania naszego serwera. Ustawimy tutaj na 5, to jest podawane w sekundach, więc to będzie 5 sekund w ogóle. I jak zobaczymy sobie na nasz warehouse, to nawet to wyświetla. Wie, że to jest 5 sekund, ale tutaj z interfejsu graficznego nie da się tego ustawić. Tak? Jeżeli ktoś potrzebuje, może sobie ustawić takie czasy. Tutaj drobna uwaga, jeżeli chodzi o naliczanie. Trzeba pamiętać o tym, że to działa podobnie jak kiedyś telekomy działały, czyli pierwsza minuta jest zawsze bilowana po uruchomieniu takiego warehouse'u, a dopiero po pierwszej minucie jest naliczanie sekundowe, tak? Więc schodzenie poniżej minuty mija się troszeczkę z sensem, tak? Jeżeli ktoś by chciał tak strasznie tutaj wyżyłować to. Mamy tutaj tabelkę, która ma 1,5 miliarda rekordów i mam takie wredne zapytanie, które randomowo wyciąga sobie z zakresu numer miesiąca i roku i podstawia do zapytania, żeby nie uderzać oczywiście w cache, tak? Tutaj dobijemy sobie może jedno jeszcze zero. To są tabele z udostępnianej bazy danych Snowflake Sample Data z testów TPC. Jeżeli ktoś nie słyszał o tym, to zapraszam na stronę tpc.org. W ten sposób można porównywać różne silniki, tak? Nie podam wam porównania wydajności Snowflake'a do na przykład Synapsa, jak to robił na przykład Łukasz tydzień temu, ponieważ Microsoft nie pozwala na udostępnianie takich danych bez ich zgody, więc albo prośba o kontakt i porozmawiamy sobie i popatrzymy, jak to wygląda, albo o własne przetestowanie, tak? Niestety tutaj prawa nie pozwalają na to, żeby pokazywać jakieś wydajności, natomiast mogę zdradzić, że ten wykres, który pokazywał Marcin, przepraszam, Łukasz, w zeszłym tygodniu, że Snowflake jest 2 razy droższy. Wydaje mi się, że Microsoftowi pomyliły się słupki i to raczej jest na odwrót, a z moich doświadczeń nawet jeszcze lepiej wychodziło. OK, zróbmy sobie tutaj, w tym momencie będziemy mieli jeszcze większą tabelę, czyli będziemy mieli 15 miliardów rekordów. Zapuśćmy sobie to nasze zapytanie. Nasza hurtownia jest w rozmiarze medium, jest uruchomiona, nasze zapytanie będzie się kręcić. Tu jest 15 miliardów, więc ten rozmiar dla niego jest troszeczkę za mały, ale to, co chcę wam pokazać, to mamy nasz warehouse i zróbmy skalowanie w tym samym czasie, zmienimy mu to na XS-a złośliwie. OK, jest włączony jeden klaster. Nasze zapytanie dalej się kręci, wykonuje. Możemy zobaczyć sobie w historii. Praktycznie dalej zapytanie idzie, mimo że mu przeskalowałem klaster, a on dalej tutaj sobie dzierga. Bądźmy bardziej złośliwi i zróbmy mu jeszcze jakieś skalowanie. Może teraz small. OK. Może wróćmy z powrotem do medium. Nic. Jedyne, co widzimy, to tutaj pokazuje się procentowy udział tych maszyn, czyli to wskazuje na to, że jest ich pewnie trochę więcej, tak? I nasze zapytanie akurat nie trafiło, żadne dane, ale po 58 sekundach się wykonało. Więc jak widzimy, skalowanie jest online, trwa ułamki sekund, sekundy i możemy robić to w dowolnej chwili, jak chcemy. Nie przerywa to zapytań istniejących. Jeżeli były jakieś istniejące zapytania, to Snowflake nie ubija tego klastra, zostawia go na dokończenie tych zapytań, natomiast już przekierowuje na nowy klaster wszystkie nowe zapytania, tak? Więc tutaj mamy to w pełni obsłużone. OK, to samo zapytanie teraz zrobimy sobie. Teraz jest 5-sekundowy, więc od razu nam się usypia ten serwerek, ale to, co mamy skonfigurowane, to możliwość rozszerzania się na
5 maszyn. Tak? Zaczyna od jednej maszyny, jeżeli ktoś woli ustawić wyżej, może ustawić sobie od razu, na przykład jeżeli biznes korzysta z jakichś raportów i wiemy od razu, że to będzie więcej połączeń, tak, to możemy od razu startować sobie na przykład od dwóch klastrów. Ja mam tutaj skonfigurowane startowanie od jednego klastra do maksymalnie 5 i jeżeli chodzi o polisę skalującą, jest standard, są dwie, ekonomiczna i standardowa. Standardowa bada co około minutę obciążenie i czy są jakieś zapytania w kolejce, natomiast ekonomiczna robi to, z tego co pamiętam, chyba raz na 3 minuty, tak? Więc można w ten sposób ewentualnie sobie tutaj sterować też, jeżeli chodzi o to zarządzanie, tak, naszymi warehouse'ami. Ustawiliśmy sobie ten nasz warehouse. To nasze zapytanie. Ja mam tutaj w specjalnym skrypcie SQL-owym zrzucone i uruchomię batch, który wykona to zapytanie równolegle w 20 wątkach, żeby być złośliwym dla niego. Zobaczymy, czy to wystartuje. OK. Już za chwilę powinniśmy zobaczyć pierwsze zapytania. Jak to zawsze jest? Może ja zadam pytania. A, jak jest jakieś pytanko, to proszę, tak. Dobra. Czy jest jakieś IDE do Snowflake'a, które wspiera wszystkie jego funkcjonalności, albo chociażby dodatek IntelliSense do wersji webowej? Okej, za chwilkę odpowiem. Zobaczcie, ruszyły te zapytania. W tym momencie Snowflake już wyskalował do 2 maszyn. Jest 15 uruchomionych. Zobaczymy. O, wpadły też kolejne na kolejkę. Część z nich jest pobierana z kolejki, wrzucana już tutaj do uruchomienia. Takie klastry są obliczeniowe, w tym momencie obsługują 16 połączeń. No i przeważnie to wychodzi około 8-10 na klaster, więc dokładanie nowych tutaj obsługuje te zapytania. Tak? Ostatecznie wyskalował nas do 3 takich klastrów. Jak obsłuży te zapytania, to będzie je oczywiście stopniowo wyłączał, jeżeli nie są potrzebne. Tak? Każdy z nich ma ten swój czas zatrzymania się, jeżeli nie jest aktywny, więc jeżeli nie będzie żadnego obciążenia, to zostanie wyłączone. Mamy tutaj ustawione 5-sekundowe, więc pewnie wyłączą się wszystkie naraz, natomiast jeżeli uruchamiały się z jakichś odstępach czasowych, to byśmy tutaj zauważyli, jak będą schodzić na 2 klastry, potem na 1 taki wyłączone. W tym momencie już się wyłączyły wszystkie 3, tak więc jak widzimy, to działa online, nikomu nie przerywa żadnych zapytań i wszystko jest obsługiwane po stronie samego Snowflake'a. Jeżeli chodzi o interfejs, tutaj zdradzę może tajemnicę, mam nadzieję, że mnie Snowflake nie pogoni za to. Latem powinniśmy się spodziewać nowej wersji tutaj worksheeta, w której będziemy widzieć, będziemy mieli bardziej rozbudowany ten interfejs i no sam jeszcze nie widziałem tego, widziałem tylko jakieś propozycje, jakieś slajdy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest dużo, dużo nadziei. Z tego, co pamiętam z ostatniego summita Snowflake'a, jest chyba też jakieś demo, jakaś prezentacja, jakieś filmy nagrane w internecie, gdzie można obejrzeć i tam też przewijają się takie slajdy, gdzie ten interfejs nowy worksheeta jest. Poza tym oczywiście DBWare obecnie jest obsługiwany. To jest uniwersalne takie management studio dla wielu silników i DBWare oczywiście obsługuje Snowflake'a tutaj w dużej mierze. Radzi sobie przeważnie ze wszystkim. Tylko trzeba pamiętać, że DBWare ma wdrożenia, swoje patchowanie raz na jakiś miesiąc, więc czasami trzeba poczekać miesiąc, dwa na to, żeby obsługiwał jakieś nowości, które są w Snowflake'u, tak? Ale tutaj to jest bardzo fajne narzędzie do używania. Poza tym, z tego co słyszałem, Snowflake podpisał partnerstwo z firmą, która tworzy takie studia, więc nie wiem, czy będą tworzyć, chyba tak, swoje takie studio do Snowflake'a, albo rozwijać ten worksheet tutaj, żeby można było to
lepiej obsługiwać, tak? No bo w tym momencie te wszystkie nasze skrypty tutaj są zapisywane oczywiście w chmurze, w Snowflake'u, natomiast no, z wersjonowaniem i innymi rzeczami jest tutaj mały problem, tak? Więc w razie czego DBVera polecam, SQL DBM jeszcze jest, no, taki świeżo rozwijający się interfejs webowy, gdzie możemy rysować też wizualnie sobie tego Snowflake'a, projektować. Też co jakiś czas się nim bawię i śledzę ich zmiany. Wyglądają naprawdę zachęcająco, więc zapraszam do sprawdzenia. Okay. Mamy jakieś jeszcze pytanka? Tak, tak. Okay. Czy możemy zobaczyć, jak wygląda proces ETL, ELT w Snowflake? Chodzi o takie graficzne przedstawienie tego procesu, jak w SIS-ach. Okej, nie. Krótko odpowiadając, nie. Nie możemy zobaczyć, ponieważ nie ma wizualnego tutaj takiego procesu. I tak jak pokazywałem to na któryś slajdach, raczej procesami ETL, ELT zajmuje się na przykład Azure Data Factory, tak? Więc tutaj wygląda to raczej tak, że Snowflake na razie jeszcze to pole oddaje konkurencji, tak? Czy partnerom. Sam sobie oczywiście ma Snowpipe'y, które widzieliśmy i można włączyć taką integrację na przykład z Data Lake'iem, gdzie jeżeli wpadnie jakiś plik, czy jakiś stream będzie zapisywał dane tak do plików, to Snowpipe otrzyma zdarzenie i będzie mógł zareagować i wrzucić takie dane do na przykład Snowflake'a, tak, przetworzyć je w jakiś sposób. Są też taski, czyli coś na wzór naszych mówię w kontekście SQL Servera i naszych jobów, gdzie możemy sobie zaskedulować jakieś wydarzenie, jakąś operację. Możemy podawać tam czasy kalendarzowo, tam jest standard cron, z tego co pamiętam, albo możemy też uzależniać jeden task od drugiego, więc można ewentualnie budować takiego ETL-a w ten sposób, tak, że jeżeli już dane mamy na tym naszym blobie, na tym data lake'u, to możemy już takiego ETL-a sobie tutaj wstępnie stworzyć po stronie Snowflake'a w tych taskach, tak. Taski mogą reagować na zdarzenie z jakiegoś innego tasku albo wykonywać się co jakiś określony czas, przetwarzać, wywoływać jakieś procedury, przetwarzać to i wrzucać w jakieś miejsca, tak, więc ewentualnie w ten sposób. Natomiast tak jak mówiłem, Snowflake to jest platforma danych i tutaj oni mają zakusy, żeby poszerzać to pole. Obecnie to jest ten Data Exchange, w którym możemy wystawiać za darmo bądź też za opłatą nasze dane innym na świat albo kupować od innych takie na przykład, nie wiem, dane pogodowe czy kursy walut, pewnie będzie można nawet za darmo z takiego data exchange'a brać. Będziemy je widzieli od razu w naszej hurtowni, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy mamy jeszcze jakieś pytanka? Tak, jeszcze jest parę. Tak, to poczekajcie, może ja dokończę tutaj jeszcze z tymi warehouse'ami. Tak jak widzieliśmy tam przez chwilę te nasze zapytania, jak puszczaliśmy równolegle, dużo zapytań kolejkowały się. Jeżeli wejdziemy sobie w monitorowanie takiego warehouse'a, to zobaczymy sobie, ile takich zapytań średnio się nam kolejkowało, a ile było uruchomionych w danym czasie. Tutaj skalowanie oczywiście na przykład w górę takiej hurtowni może spowodować, że te zapytania będą się krócej wykonywać, a dzięki temu będziemy nadążać z nowymi zapytaniami i je obsługiwać. Innym rozwiązaniem oczywiście jest skalowanie wszerz takiego klastra, takiego wirtualnego warehouse'u, gdzie też możemy ewentualnie dorzucić nowe maszyny i on obsłuży te zapytania, żeby nic nie stało nam w kolejkach. Ewentualnie możemy zrobić i jedno, i drugie, tak? Trzeba tylko wyważyć oczywiście to, wyliczyć sobie. Snowflake udostępnia specjalny skrypt, jeżeli ktoś by chciał, to kontakt, który pokazuje nam, które zapytania kwalifikują się i które warehouse'y kwalifikują się do skalowania wszerz, a które jednak do tych w górę, tak? Jeżeli mamy dużo małych zapytań i mamy tutaj tą konkurencję połączeń, to warto jednak wszerz wyskalować się. Jeżeli są
pojedyncze zapytania raz na parę minut, ale są bardzo ciężkie, to wtedy ewentualnie w górę. Tutaj mamy zestawienie właśnie, jak to wygląda w kredytach, ale to również też jest w kredytach snowflake'owych i też w maszynach wewnętrznych, tak? Bo taki pojedynczy klaster na poziomie XS to jest jedna wirtualna maszyna z tutaj nieoficjalne dane, więc nie dam też sobie włosów obciąć, ale taka maszyna rzekomo ma 8 korów, 8 CPU i jakieś 20-24 GB, w zależności od, która to jest chmura, to jest 20 albo 24 GB, tak? Więc jeżeli przeskalujemy sobie na rozmiar XS, to jest 16 takich maszyn wstawionych w tym naszym klastrze, a ten klaster jeszcze możemy oczywiście my tak skalować, więc mocy obliczeniowej nam tutaj jest pod dostatkiem i to jest jeden tylko z takich warehouse'ów, a tak jak widzieliście, możemy sobie dostawiać tych warehouse'ów ile chcemy, tak? Nadawać im odpowiednie uprawnienia. Każdy z nich możemy monitorować i rozliczać zespoły na przykład na bazie konsumpcji takiego warehouse'u. Jeżeli byśmy się przełączyli na account admina, to zobaczymy sobie tutaj nasze rozliczenia. I mamy ile, który z naszych warehouse'ów ile skonsumował kredytów. No i tak jak widzimy, nawet clustering mi policzyło 0,17 kredytu snowflake'owego, tak? Więc można te ukryte koszty, że tak powiem, tutaj znaleźć, tak? Wcale nie są takie ukryte. OK. I teraz te pytanka, tak? Dobra. Marcin pisze, że na stronie Snowflake'a nie ma danych, typu danych GUID. Jak sobie z takim, jaki taki typ obsługiwać? Czy go obsługiwać jako stringa, czy typ binary? Jak wygląda wydajność pracy na takich kolumnach? Tutaj, jeżeli chodzi o typy, to było pokazywane na pierwszych takich prezentacjach. Niespecjalnie się trzeba z tym spinać, tak? Jak sobie zobaczymy naszą tabelkę tutaj, którą ja tworzyłem, jeżeli pamiętacie, to tworzyłem CDC test tabelkę z typem kolumny integer, a fizycznie naprawdę jest numerik 380, tak? Co w SQL serwerze czy w tej rodzinie silników by było nie do pomyślenia, że zajmujemy tyle miejsca niepotrzebnie na dyskach, tak? To nie jest naciąganie ze strony Snowflake'a. Snowflake zakłada sobie tutaj swoje typy, tak samo jak stringa zrobimy, to będziemy mieli varchar chyba 16 milionów czy ileś, zakłada większe numeracje, natomiast na poziomie swoich partycji bada, jakie to są zakresy, tak, więc nawet jeżeli mamy tutaj integera, a wstawiłem sobie 6 numerków, tak, to Snowflake wybada to, że w tej jego partycji są tak niskie numery i zrobi sobie to coś na wzór TinyInta, tak, i dopiero to skompresuje, więc każda z tych partycji może mieć troszeczkę inne typy i tym już zajmuje się Snowflake, my tutaj nie bawimy się jakoś tam specjalnie w te typy, więc jeżeli mamy GUIDa, możemy go spokojnie zapisać sobie jako string, tak. OK. Kolejne pytanie. Jak wyglądają opłaty za snowpipe? Ktoś mnie nie lubi. Tak, snowpipe są oczywiście osobno opłacane. Tutaj jest osobne maszyny wystawiane, które monitorują te eventy i zbierają je, żeby reagować. I snowpipe są nieco drogie. Więc tutaj trzeba rozważyć to, czy chcemy naprawdę robić taki pull, czy jednak nie zrobić gdzieś mechanizmu push, który będzie ładował do tego Snowflake'a. Dlaczego Snowpipe'y są drogie? To wynika z tego, że jest to integracja z zewnętrznymi dostawcami i partnerami, tak, Snowflake'a. Snowflake musi reagować, nadążać też za tymi rzeczami, zmianami, które są na przykład w Data Lake'u, tak, integrować to i gwarantować też wam, że to działa, tak? Mimo że część rzeczy, która tam jest, nie zależy zupełnie od nich, tak? Więc tutaj jest ten bufor, jest to trochę droższe, więc trzeba uważać, tak, z tym.
Dobra, i mam jeszcze jedno pytanie. Czy możesz polecić jakiś dobry trening odnośnie Snowflake'a i czy jest jakaś ścieżka certyfikacji? Jasne. Żeby zacząć ze Snowflake'iem, polecam Snowflake Essential. Jest kurs, można zdobyć badża, żeby sobie potem na przykład na jakiś profil nasz wrzucić. Więc tutaj Snowflake Essential jak najbardziej. To jest taki podstawowy kurs, który ewentualnie można sobie zrobić. Jest dużo dem, dużo filmików różnych i kodu na żywo. Zakładamy sobie własną subskrypcję właśnie w Snowflake'u. Tu wystarczy tylko e-mail i na 30 dni możemy się bawić tym Snowflake'iem, tak? Za darmo. Jeżeli chodzi o potem bardziej poważną certyfikację, to jest obecnie SnowPro certyfikat. Można go zrobić zdalnie przy użyciu kamery. Występuje się przed egzaminatorami. Są bardzo rygorystyczni, więc no tak jak przy egzaminacji Microsoftu też, tak, zdalnej, najlepiej jakby to było puste pomieszczenie jakieś, bez żadnych dodatków i tak dalej. Kamerą musimy pokazać oczywiście całe pomieszczenie, ale tego SnowPro można zrobić i w tym momencie jest już szykowany, czy już nawet jest dostępny kolejny poziom zaawansowany takiego SnowPro, tak, więc SnowPro Advanced chyba on się nazywa, już można też próbować do niego podchodzić. W Polsce już parę osób tutaj podchodziło. Więc certyfikacja jak najbardziej jest, można się bawić tym. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Co tobie sprawiło największy problem, bądź na czym się zawiodłeś, jeżeli chodzi o Snowflake'a? Okej, to co pominąłem w tej prezentacji, czyli procedury obecnie, tak? Procedury, jeżeli chodzi o Snowflake, można pisać na razie tylko w języku JavaScript. Czemu JavaScript? Nie wiem. Nie udało mi się uzyskać takiej odpowiedzi. Sam sobie gdzieś to tam wyjaśniłem, że to może pod jakieś data science właśnie rozwiązania. Natomiast obecnie wygląda to w ten sposób, że procedury są pisane w JavaScriptie. Nie ma opcji takiej SQL-owej. Natomiast jak się trochę z tym popracuje, troszeczkę się w tym porobi. Ja tu już mam za sobą wdrożenie tak w Żabce, więc trochę tutaj już zjedliśmy na tym. To okazuje się, że te procedury wcale nie są takie straszne, bo deklarujemy tworzenie procedury, mówimy o tym, że to będzie w JavaScriptie, po czym w JavaScriptie deklarujemy zmienną tekstową i ładujemy sobie tam cały SQL, a na koniec mówimy JavaScriptowi, żeby go wykonał. I to w sumie tyle. Wygląda to podobnie jak w Transact SQL-u dynamiczny kod, tak, SQL-owy. Czekamy z utęsknieniem oczywiście, żeby tutaj Snowflake zrobił zwykłe procedury SQL-owe i podobno nad tym pracuje, tak, więc mam nadzieję, że niebawem w końcu one będą. Nie ma już czas, żadnych pytań. Nie ma więcej pytań, super. To znaczy, że chyba wszystko było jasne i klarowne. Ja dziękuję bardzo w takim razie z mojej strony. Gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować, to na ekranie jest link do mojego profilu na LinkedInie, ewentualnie kontakt mailowy. Zachęcam, zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy, Michał. Dziękujemy wszystkim bardzo za udział. No i tak jak mówił Hubert, zapraszamy za tydzień 23, również w czwartek o godzinie 18. Tomek Libera opowie nam o Azure Data Studio. Dzięki wszystkim.